zeszłym roku też byliście w Toruniu. Powiedz proszę, jak udał się ten występ? Wiem, że wspominacie go bardzo miło. Bardzo dobrze. Bardzo. Było bardzo miło. Wiele emocji. Przede wszystkim to miejsce to jest. Więc z historią znakomitą. I pamiętam, że była taka sroga zima po prostu. I odśnieżyliśmy w ogóle samochody wszystkie. Więc było bardzo miło. Później wybiegliśmy gdzieś na miasto, gdzieś tam się bawiliśmy wieczór. Było naprawdę bardzo pozytywnie i myślę, że będzie też w tym roku. Ja jestem ciekaw, już nie mogę doczekać. Dobry wieczór! Jak nosicie popularność? No, popularność, to nie wiem, czy to popularność. Nie wiem. Jesteśmy normalnie tymi samymi ludźmi, jakimi jesteśmy i byliśmy i tylko pracujemy po prostu. I to fajne jest czasami, że gdzieś tam. Ja mam tak o tyle dobrze, że tak naprawdę mało ludzi mnie rozpoznaje na gdzieś tam na ulicach. Albo może nie chcę, żeby mnie rozpoznawali do końca, bo po prostu cenię sobie gdzieś tam prywatności tam w tym wszystkim. I fajne jest to, że jakby ludzie, którzy gdzieś tam do mnie podchodzą, czy do nas, to mówią, a fajną muzykę gracie, a mam płytę, mam coś tam. To jest super, że jakby nie jesteśmy oceniani za to, że jesteśmy tam czasami w telewizji, czy gdzieś tam, tylko po prostu z racji tego, że gramy fajną muzę, tak mi się wydaje. I to jest super. Ja bym bardzo chciał być szanowany za muzę, a nie za to, że po prostu gdzieś tam się pokazuje. Must Be The Music, czy dało już o sobie zapomnieć, czy ciągle jeszcze gdzieś jesteście kojarzeni z tym programem właśnie? Myślę, że gdzieś tam jesteśmy kojarzeni, na pewno, ale wiele się od tamtej pory wydarzyło i jakby to jest przeszłość, która jakby dała nam możliwość do pracy, ale po prostu wiele się od tamtej pory wydarzyło i tak naprawdę no jakby oczywiście pamiętamy i wiemy skąd jesteśmy i w ogóle, ale już tak jakby mamy wiele za sobą i wiele przed sobą, więc myślimy o tym, co w tym momencie i o drugiej płycie, o koncertach. Siema! Jest Igor Paby? Jest Igor Paby? Soundtrack do Wkręconych ma już ponad 7 milionów odsłon. No tak, to wariactwo dość mocne. To jest miłe, aczkolwiek nie rozumiem do końca, jak to się wydarzyło i jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Nie rozumiem, ale to miłe. To fajna przygoda, gdzie zostałem po prostu poproszony o napisanie numeru. No i jednak to ma widać przełożenie w jakiś sposób, bo komedia też się spodobała ludziom, więc i numer też się spodobał znakomicie. Na Spawie jest w tym momencie wkręcony na drugim miejscu najczęściej granych numerów w Polsce, zaraz po Happy. Czy odnoszę dobre wrażenie, że ten tekst jest nieco sfeminizowany? Dlaczego to życie jest cwaniarą, a nie na przykład cwaniakiem? Myślę, że to jest ciekawe podejście do tematu, bo jeżeli sobie wyobrazić takie życie, to faktycznie jest taką małą cwaniarą po prostu, która po prostu, wiesz, z racji po prostu z faceta, po prostu myślisz o niej, kochasz ją, i zrównie nienawidzisz i po prostu wierzysz jej i jej nie wierzysz i po prostu wariujesz z nią i ją po prostu nie możesz bez niej żyć. No to jest takie maty. Małych chłopi, zwolnijmy krok, już nie
Zespół Lemon? Za prawdę w słowach. Za muzykę, która porusza i za te teksty, w których widać właściwie wszystkie emocje, które by się chciało przekazać. Uważam, że to jest bardzo ciekawa, oryginalna muzyka, a wykonawcę przede wszystkim cenię za to, że jest autentyczny i życzę mu tego, żeby taki pozostał. W polskiej muzyce po prostu nie ma takiej muzyki, jak oni grają. To jest właśnie ta emocjonalność Igora, no i w sumie całego zespołu. Oni nie stoją tak jak, nie wiem, zespół Mysłowic stoi, nie patrzy na fanów, gra, tylko mają kontakt z publiką, przekazują emocje, każdy dźwięk, każda linijka tekstu jest przemyślana, odśpiewana z emocją. To jest najpiękniejsze w ich muzyce. Zainteresowało nas zespół na Toczysmas Be The Music i mamy nadzieję, że będą równie niegrzeczni jak w programie. Są wspaniałymi muzykami. Żeby dalej szli do przodu, pisali świetne piosenki, tak jak dotąd, które są naprawdę, jakby to powiedzieć, docierają do mnie, tak. Są piękne i mam nadzieję, że będą kontynuować swoją działalność. Zapowiadałeś na nowy rok kolejną płytę, na 2014 rok. Czy są już pierwsze kroki? Pierwsze kroki tak. Takiego szkraba, gdzieś tam jeszcze się gibiącego po prostu z nogi na nogę. Ale już próbuję gdzieś tam wstawać i biec do mamy. I to mniej więcej tak to wygląda. Gdzieś tam próbujemy i powstały jakieś rzeczy, zalążki różne, szkielety i no, będzie praca dość intensywna, ale damy radę pewnie. Jaka to będzie płyta? Ciężko stwierdzić, jaka to będzie płyta. Myślę, że będzie prawdziwa w jakiś sposób, na pewno. Będzie taka, do której jakby będziemy z nią jakby emocjonalnie zżyci i będziemy się z nią zgadzać, po prostu akceptować, jak ona jest. Myślę, że będzie emocjonalna na pewno też. Jest super, jest ekstra, atmosfera jest git, normalnie rewelacja. Pozdrawiamy Lemon!